do ludziska, spóźnione loty. Ale pompa na starym 266 dookoła świata. Alaska, let's go. Rodzice mnie odwożą. No dobra, później pogadam jeszcze, bo tak loty spóźnione są, że ja będę siedział na trzeźwo na lotnisku, bo wszystko już będzie zamknięte. Bardzo fajnie się cieszę z tego. Dzisiaj jest 1 lipca. Canada Day. Tam coś się dzieje. Ale nie wiem co, to jakiś chyba koncert. Ale dobra, nie to. Miałem pójść zobaczyć. Muszę na chwilę do banku wskoczyć i pompa na lotnisko. Ludziska, nie uwierzycie, jest 10 wieczorem. Lot mój miał być o 9.15. Spóźniony był do 12.55 w nocy. E-mail, jak rodzice mnie zawozili, przyszedł, że o 2.15 rano będzie, więc ja kurde siedzę na stacji benzynowej. Poprosiłem rodziców, mówię, kurde ty, no posiedźcie chwilę ze mną. Idę kupić jakieś piwo, będę przed lotniskiem siedział, tam browcował, bo nie mam tam po co jechać, tam i tak wszystko będzie zamknięte, ja nie widzę latać, kurde, więc trochę się naprzedzim gole, kurde, ale nie to, że ja będę na lotnisku nabrzdygnął, tylko będę nabrzdygnął nawet przed lotniskiem, kurde, zanim jeszcze granicę przekraczę, no. Ludzie, o kurwa, 2.15 lot jest, no kurwa, to jest takie, to jest patologia, Air Canada w chuja leci w tym, Air Canada to jest fucking bullshit, kurwa, skurwysyny już od jakiegoś czasu mają problemy, nie? Air Canada mają problemy z ludźmi, mają problemy, kurwa, z pracownikami, nie ma pracowników, kurwa, kancelują wszystkie loty, kurwa, mi skancelowali powrotny nóg, lot i teraz jeszcze mi, kurwa, 6 godzin spóźnienia, kurwa, no. Ja się boję, że mi bagaż, kurwa, nie doleci na laskę, no, na fucking na czas. Rodzicom prezent robię, bo siedzą ze mną, kurde, te ekstra 2 godziny czekają, zamiast ja sam siedzieć na lotnisku chlać, to im robię do domu prezent. I ekstra piwo ja sobie też kupuję, nie? No i pojechali rodzice. Ludzie, jest kurwa 10.30 w nocy. Loty są, ty ludzie, jest połowę lotów Air Canada. Air Canada tak se w chuja leci. To jest kurwa jebana, pierdolona korporacja. Nigdy więcej Air Canada, jeżeli będę mógł kiedykolwiek robić jakieś wakacje, nigdy więcej Air Canada. Air Canada pierdoli ci chuj, bo przez COVID-a, skurwysyny, patrzcie, zwolnili połowę staffu, tak? Teraz jak nagle ludzie zaczynają podróżować, nie ma kurwa staffu i kancelują połowę kurwa lotów. Każdy tu jest wkurwiony, nie chcę już ludzi nagrywać. Każdy jest wkurwiony. Ja jestem w ogóle, miałem o 9 dzisiaj wieczorem wyjechać w ogóle. Wyjeżdżam o 2 rano. Nie wiem, czy moje bagaże dolecą na czas. Nie chcę chłopaków kurwa ze starem, wiesz, jak bagaż nie doleci, kurwa, jedziemy gdzieś na północ, kurwa, ja bez bagażu, więc nie chcę ich opóźniać. Przez COVID-a wypierdolili kurwa połowę staffu, teraz nie nadążają i nawet ja dzisiaj próbowałem zadzwonić do nich, na telefonach pisze, nie możemy ci pójść na on hold, bo nasze systemy tego nie przejmują. Byłem na ich internecie, pisze mi, nie zamówiłeś się od nas, więc musisz dzwonić do tej strony, na której zamówiłeś bilet. Ta strona Expedia, kurwa chwalę, naprawdę super ludzie pomagają mi, wszystko robią te zmiany lotów itp. itd. A Air Canada sobie w chuja kurwa leci, kancelują, ty jest, jak ja teraz patrzyłem, połowę lotów jest skancelowanych, połowę, przez to, że nie ma kurwa ludzi, nie wiem co mają samoloty do tego. Ale mi się daje, czy to jakieś kolejki, ale dobra, ja będę musiał zaraz tam pójść, zobaczyć w ogóle, gdzie jest jakaś kolejka do Air Canada. Bo kolejki były rekordowe. Czekaj, gdzie się zarejestrować na ten lot? Te wszystkie bary, kurwa, weź mi tu iść prosto. Wszystkie bary zamknięte są, więc na pewno nie będę mógł nic wybrzdingolić. Czekaj, co to jest? Canada International. Ale nie, ja nie jestem international. Czekaj, tutaj jest jakiś ten. Chodzi mi, że wszystko jest zamknięte, ludzie, jest 10 w nocy. A ja nienawidzę latać. Ty, ten, czekaj, ludziska, czekajcie. Ten wózek tak źle idzie. Dobra, gdzie tu się robi rejestrację? O, chyba tam, o kurde, widzę już milion ludzi, czekajcie. Ja lecę do Calgary.
Jakie 7:05? Co ty pierdolisz 7:05? 22:15. O jest 21:15. No to już wyrzucili, dobra. Ale o 2:15. Kurde, 5 godzin spóźnienia. Cholery jedne. Dobra, chyba tutaj będzie kanał. Więc idę tam się zarejestrować, tak? No dobra, poczekamy sobie chwilę. Patrzcie, tu ludzie kurwa śpią. Ty, ludzie, jest taki burdel tutaj w tych. Jest taki burdel tu jest w tych. Ludzie tu kurde po 2 dni koczują, bo Air Canada ludzie w balona leci. I to jest dosłownie. Ja, jeżeli ode mnie będzie zależało, ja nigdy więcej Air Canady nie użyję, żeby mógł. No. Nigdy więcej. Chyba widzę, że nie jest tak najgorzej. Chyba z godzinę może zajmie ta cała rejestracja. Więc ja się wolę zarejestrować. Wychlać piwo, kurde. Bo ten lot jest tak spóźniony, że praktycznie przejść granicę to będzie bardzo mało ludzi. Jeszcze mam 4 piwa ze sobą. O Jezu, jak nienawidzę latać. Fucking ludzie. Więc to jest taka trochę porażka patologii, co zawsze była, bo tym razem będzie mniej. Bo ludzie już teraz o tej porze, jest 10:00, wszystkie bary są pozamykane. To jest Montreal, kurwa, wolne miasto Montreal, gdzie bary zamykają na lotnisko 9:10. No. Wszyscy wkurwieni, ludzie, połowę lotów skancelowanych. To mi zejdzie z godzinę, żeby tu się zarejestrować. O 9:00 miałem wyjechać, jest o 2:00 samolot. 5 godzin, tak? 5 godzin, kurde. Dobra, jakoś tutaj nie ma takiej dużej kolejki. Powiedzieli mi, że nie mogą mnie wziąć mojego bagażu. Czekajcie, kurwa, ten wózek też dojdzie. Bo jest za późno już, więc mój bagaż nie dojedzie do tego. Do Anchorage. Czekajcie, ludzie, muszę wejść tam, bo nie chcą, żeby security. Ludzie takiego burdelu i mój bagaż nie przyjedzie na czas. Ludziska takiej porażki jeszcze kurwa nigdy nie miałem w moim całym życiu, co latam samolotami. Jest spóźniony lot, tak? Air Canada. Więc jest teraz która jest godzina? Jest prawie 12:30. Lot jest o 2:00. Więc wszedłem do kiosku Air Canada. Daje mój bagaż i on gostek mówi, już za późno na bagaż. Ja mówię, jak to za późno, kurwa? No przecież, jak za późno na bagaż? Wy żeście, kurwa, macie lot za późno, tak? No to przecież ja dopiero, kurwa, wchodzę. Ja nie mieszkam na, kurwa, lotnisku, że ja będę czekał od 9 rano, od 9 wieczorem tutaj, kurwa. Więc ja dopiero przyjechałem, dopiero co, bo pisze mi, że lot, kurwa, jest ten spóźniony, tak? No nie, to twojego bagażu nie możemy wziąć. Ja mówię, ja pierdolę, no jak to nie możemy wziąć? Mówi, dobra, chodź ze mną. Przejdź granicę. Przeszedłem granicę. Gostka nigdzie nie widać. 4 piwa poszły się w dupę jebać. Tu już wszystko jest zamknięte, bo jest 12:30 rano. Dobra, kij z tymi piwami, nie? Co wyrzuciłem, znaczy co mi wyrzucili, bo nie mogli wsiąść. Gdzie musisz wyjść na zewnątrz, żeby je wypić. Ale my zamykamy. Ja mówię, no dobra, nie wyjdę na zewnątrz, bo gostek mówi mi, będę na ciebie czekał z twoim bagażem. Nie zrozumiałem, o co tu chodziło, ale dobra. Poszedłem, mówię im, ty, jakiś gostek powiedział mi, że mój bagaż, mam 2 stopy, tak, 2. Nie to, że ja jestem wolcem. Lot bezpośredni, tylko 2 stopy, tak? I gostek miał mnie spotkać tu, bo chce mój bagaż się upewnić. Chciał, żebym ja przeszedł granicę, żeby się upewnić, że mój bagaż też przejdzie tutaj granicę. A w ogóle wcześniej gostek mnie wysłał z moim bagażem tutaj na granicę. Co mi mówią, ty, twój bagaż idzie kurwa pod samolot, po pierwsze. Nie możesz go wziąć ze sobą. Ja mówię, ty, ale gostek mi kazał tu pójść, bo jak nie, to mój bagaż nie pójdzie, nie? Więc zwróciłem się i gostek mówi, dobra, ja pójdę i ty przejdź z tym bagażem, takim minimalnym. Ja pójdę z tobą, ten twój bagaż ci przeniosę, żeby doleciał. Kostka nigdzie nie ma.
Pytam się tutaj tych gostków na granicy, mówię ty, ale ten gostek miał jakiś mój bagaż przenieść, tak? Żeby się upewnić, że jak kurwa ten bagaż dostanę w Anchorage, kurwa mam dwie przesiadki. O, tu jest reprezentantka Air Canady. Idę do reprezentantki Air Canady. On mówi, nie, przepraszam, ja nie pracuję. Ja coś tam skończyłam, nie mogę już nic na żadne pytania odpowiedzieć. Wracam kurwa do tych gostków z granicy. I gostek zobaczył na tablicy, mówi, a patrz, twój lot jest o tej, o tej, o drugiej godzinie. Idź tam, tam się wszystko dowiesz. No, ja jestem pewny, że ja nie będę miał kurwa jebanego kurwa tego bagażu. Jestem pewny. A najgorsze to jest to, że ja mówię, ja z chłopami się spotykam, kurwa, to ja nie wiem, tam to nie jest to, że oni będą mogli się kurwa czekać na mój zasrany kurwa bagaż. Więc ja tam dojadę, chuj wie kiedy bagaż dojedzie. Air Canada to jest kurwa jebana kurwa, nigdy więcej. Nigdy więcej ludzi Air Canady. I ja jestem pewny, że mój bagaż nie doleci, no. Ej, kurwa, i z tymi gównami, kurwa, cztery piwa jeszcze mi zostały, to jestem w ogóle trzeźwy teraz. O i fajnie będzie, kurwa, latać się na trzeźwo, kurwa. Co normalnie bym wypił, gdybym wiedział, że takie są jaja, bym wypił je wcześniej, bym przeszedł tą granicę, ale nie, no. Jestem pewny, że bagażu mojego, kurwa, nie dostanę. Jestem tego pewny, że bagażu nie dostanie. Jeżeli bagaż dostanie, to będzie fucking cud. Ludzie, od kiedy podróżuję, to jest moja największa porażka podróży tutaj. Że jest lot spóźniony, tak? Z tego, co się dowiaduje, jednak przejście graniczne w Montrealu się kończy o którejś godzinie, co ci nikt, kurwa, nie napisze o tym. Jak ja mam lot o drugiej, ja w ogóle dobrze, że ja tu jeszcze tu byłem, bo normalnie mówi się godzinę wcześniej, zanim twój lot wyleci z Kanady do Kanady, tak? Lecę do Kaliary. Więc ja normalnie mógłbym tu o pierwszej przyjechać, a tu wszystko byłoby zamknięte, kurwa, i nikt ci napisze, żadna aplikacja ci nie napisze, kurwa, czemu nie widać? Żadna aplikacja ci nie napisze, że tak jest, nie? Więc ja w ogóle przypadkiem się znalazłem w ogóle i ten bagaż to jest właśnie to, że wszystko jest zamknięte. Więc ten bagaż to jest to, że wszystko jest zamknięte i w ogóle, że mi bagaż wzięli, to jest w ogóle, kurwa, jakiś cud, co, kurwa, gostka, nie znalazłem, nie ma na mnie czekać, nie ma go. Każą mi iść do innej, tamtej, tam mówić, że nie, kurwa, potem gostek mówi, a idź tam, kurwa, gdzieś ten, idź, kurwa, do swojego tego, tam, gdzie te drzwi są, kurwa, no ludzie, to jest fucking, i to jest gówno, i to jest właśnie, gdzieś bagaż mi się pierdolnął, ktoś jedno ci mówi jedno, drugi mówi, że nie, że jest zamknięty, idź, kurwa, na granicę, i na granicy mówią mi, nie, wróć się do tego, kurwa, gdzie te bilety robią. Dopiero później mówi, aha, no dobra, to chodź ze mną. Znaczy nie, idź tu, a ja tam pójdę bokiem i ci wezmę ten twój bagaż. Kurwa, gostka nigdy już nie znalazłem. I teraz mi każą, i co mi każą, kurwa, teraz pójdę, a ja polecę, kurwa, bez bagażu. Ja pierdolę, ludzie, Air Canada to jest, kurwa, nie, ostatni, kurwa, raz. Ty, i dobrze, że, kurwa, wszedłem, bo, kurwa, ty, bo na przykład tak jakbym wszedł, jak mi na przykład można godzinę wcześniej, oni zamykają o 12:30, to ja nawet bym, kurwa, nie wszedł, kurwa, byłoby zamknięte. Co na przykład mam do lotu, kurwa, jeszcze półtorej godziny, bym nawet nie wszedł. Czy ja przypadkowo w ogóle wszedłem? To jest najgorsza porażka, kurwa, moich lotów w moim życiu. Wszystko zamknięte, patrzcie, wszystko, kurwa, zamknięte jest. To mnie teraz doszło. Mi nie dał żadnych, kurwa, naklejek na tą moją torbę. Czy ta torba poszła się jebać? Gdzie on mi ją da? Nie, bo mi chodzi mi, że gostek mi mówi, teraz do mnie, jak już teraz tak patrzę, kurwa, na spokojnie, tak? Przyjdź, kurwa, na drugą stronę i bagaż ci, kurwa, przeniosę, tak? Gdzie ten bagaż, kurwa, on mi przeniósł? Czy to była ściema, czy on naprawdę gdzieś ten bagaż dał? I co ja teraz zrobię? Ludzie, co się dzieje, to są jaja. Co się dzieje, to są jaja, kurwa, ty. To jest godzina. Ty, ludzie, no nie uwierzycie. Znaleźli mu bagaż, tylko że znaleźli mu bagaż, ja już wyszedłem, kurwa, kompletnie z tej strefy granicznej. Więc teraz muszę z powrotem iść na strefę graniczną
do Air Canada. Ludzie, czekajcie, ja wam to wszystko wytłumaczę. Ludzie, takiego bordelu jeszcze nigdy nie miałem. Widzieliście, co było. 2 lipca. Czekajcie, ja wam to wszystko muszę powiedzieć. Tak, mam jednak lot. Zrobili mi, zmienili. I tu jest też 2 lipca, a na aplikacji mi wysłało 3. Dobra, ludzie, wiecie co, już nie mam siły dzisiaj. Kistem. Ludzie, co ja przeszedłem, kurwa, to się w pale nie mieści. Wszystko się dobrze skończyło. Ale ludzie, nie, ja mam za gorącą głowę trochę, ale za bardzo mili, znaczy bardzo mili ludzie mi pomogli. Szczególnie taka pani z security. No i oczywiście Air Canada, co tak jechałem po Air Canadzie. Gostek, który mi pomógł, ludzie, no nie wiem, kurwa, to jest, słuchajcie, ja wam wszystko powiem, to jest fucking, to jest parodia, co tu się stało. Jaki burdel tu jest. Czekajcie, ja szukam tego. No muszę telefon gdzieś naładować, bo nie mam, kurde, tego już. Nie mam już baterii, więc muszę gdzieś telefon naładować, ale gdzie by to naładować, cholera. 2:30 rano jest otwarta restauracja, ale piwa na pewno nie mają. Jeszcze arabska, to wątpię, że mieli. Gdzie to piwo? Co ty? Kawę może mają, ale na pewno nie piwo. Ty, dobra, ja muszę, kurde, gdzieś. O, zabiłbym teraz, żeby, kurwa, piwo się napić. Ty, ja muszę gdzieś telefon naładować. Restauracja 24 godziny. Ale co z tego, kiedy piwa nie ma? Dobra, kij z nimi. Ty, ja muszę gdzieś fucking znaleźć tę ładowarkę. Kurde, gdzie tu ładowarkę znajdę, ty? Nigdzie ładowarki nie ma. No ludzie, ja muszę ładowarkę gdzieś znaleźć. Weźcie, nie wkurwiajcie mnie. Ludzie, nie uwierzycie, jaki burdel zrobiłem z własnej mojej winy. Trochę z niecierpliwości mojej i nie do, znaczy nie do mówienia takiego, tak? Czekajcie, opowiem wam wszystko od nowa, co się działo. Więc tak, jak dałem bagaż mój, tak? Chłopak powiedział. Ja wiem, może się powtarzam, ludzie, bo już, w tym wkurwie i w stresach. Nie pamiętam, czy ja komu, znaczy, czy ja mówiłem to, czy nie. Więc tak, poszedłem zarejestrować się, tak? Na lot. Gostek mówi, ty, bagaże są zamknięte. Nie możemy twojego bagażu wyśleć. Idź z bagażem na granicę jako podręczny. Na granicy podręczny powiedzieli mi, nie, zapomnij, tak to nie działa. Wracaj do Air Canady. Air Canady wróciłem. Gostek mówi, dobra, nie ma sprawy. Idź, spotkaj mnie na drugiej stronie. Tak jak mówiłem, nie? Przeszedłem granicę tego, tamtego. I tak do mnie doszło, co się zacząłem wkurwiać. Mówię, ty, a przecież ja nie mam żadnego kurwa papierku, nic nie mam. Nie mam nic papierku, nic, że ja coś mam, jakiś tak, konfirmacja jakaś, tak? Nie mam nic z tych rzeczy. Zacząłem się wkurwiać, zacząłem robić burdel w Air Canadzie. Tam nikt nic nie pomaga mi, zacząłem się pytać innych ludzi. Nikt mi nie pomaga, zacząłem się wkurwiać, mówię, więc taki, trochę taka akcja była. Myślałem, że zadzwonią, kurde, po security, ale co akurat dla mnie, mówię, kurwa, dzwońcie po security, bo mi chodzi, że kurwa, ty, nie da, nie ten. Problem jest to, że gość nie powiedział, przejdź przez granicę, ja cię spotkam, twoją bagaż ci dam przez granicę i pojedzie do Air Canady, tam do tego Anchorage, co jest, nie? I w Air Canadzie, co mnie roztegowało, to jest to, że ci tam na tym, no, przy tym biurku, tak, co te bilety biorą, mówią, psaj, tak to nie działa, nie może ci ktoś, jakiś gostek, nie przejść granicy i tobie tylko przejść twój bagaż, tak sobie tylko i wrzucić do samolotu, tak to nie działa. Więc to mnie tak trochę mówi, o, okej, no to znaczy, że ja nie dostanę bagażu, tak? I dla mnie to zaczęło to tak dochodzić, mówię, ty, no, gostka nawet nie zna mojego imiona czy coś, jak on ten bagaż przerzuci, jak ten bagaż do mnie dojdzie, tak? Więc zacząłem robić burdel, znaczy burdel, no ale co ja zrobię burdel, się wkurwiałem. Potem szukałem security, potem szukałem tych granicznych gostków.
i mówię, ty, co mam zrobić? Jest taka sytuacja i taka, że no, wytłumaczę sobie historię, tak? Że Gostek zamknięta jest już ten cały, ten oddział tego, ten towarowy i Gostek mi ręcznie to przeniósł, tak? I spotkałem taką panią, która jest security, bardzo miła. Kurde, szkoda, że nie mam jej imiona, bo chciałem podziękować, że ktoś mi pomógł tak bezinteresownie. Ona już kończyła pracę, bezinteresownie mi pomogła i powiedziała, słuchaj, no tak to nie działa, nikt nie może ci przynieść bagażu. I poradziła mi, mówi, psaj, ja mówię, teraz nie wiem co robić, bo ja mówię, mam, no znaczy powiedziałem, dobra, mam leki, no mam leki, no tak, mam ciśnienie, tak, ja mówię, jak ja nie dostałem jakiegoś, kurde, papierku, tak, nic mi Gostek nie dał, ja wiem, gdzie on to wysłał, on to może do Calgary wysłał, ale co dalej, jak nie ma tego, jakiejś naklejki na tym, tak, ja nie widziałem, że on jakąś naklejkę wpieprzał na to. I mówię, nie mam teraz co robić, on może to wysłał, prawdopodobnie wysłał do Calgary, a teraz nie wiem, przyjechać do Calgary, i tam szukać tego bagażu, czy co robić. Ona powiedziała, posłuchaj, ja na twoim miejscu bym wróciła, przeszła z protem tą granicę, tak? Wróciła z protem, bo jeszcze mówi, Air Canada, jeszcze tam ktoś jest. Idź do Air Canada, wytłumacz tą sytuację. Oni jak coś zrobią, przemienią ci lot, ale ty wytłumacz im, o co chodzi z twoim bagażem. Niech oni zobaczą, kto to był, jak coś, to są kamery. Powiedziała, są kamery, to nie jest to, że Gostek gdzieś tam cholera wie, co ci zrobi. Wszędzie są kamery na lotnisku. Powiedziała, twój bagaż nie zginął, ten Gostek nie to, że on sobie gdzieś wrzucił sobie do śmieci czy coś. On gdzieś z tym poszedł. Najgorszy wypadek, zawsze na kamerach to znajdą. Powiedziała, wróć do Air Canady i powiedz twoją sytuację i niech ten, i niech znajdą to. Czekajcie, bo kurde, niewygodnie się trzyma to. I niech znajdą, co się stało z bagażem, czy nawet tego Gostka się spytać bezpośrednio, czy coś jutro. A jak najgorsze jest coś na kamerach, bo powiedziała, twój bagaż nie zginie. Dowiesz się, gdzie pojechał, ale z twojej strony bym wróciła. Nie pojechała tym lotem, co masz jechać? O drugie rano? Oni ci inny lot załatwią. Ale to jest to, że ty na przykład masz problem z bagażem, bagaż było za późno tego, powiedziała, nie bój się, Air Canada ci to, nie będzie ci robiła problemów. I powiedziała, najpierw pójdź do Gostków, którzy się zajmują bagażami, tak? Tam jest takie miejsce na bagaże, ten baggage claim, tak? Tam jak masz zagubione bagaże, więc poszedłem, pokazałem im tą papierek mój itp. itd. Znaczy papierek, no chodzi mi, że gdzie lecę, żeby i Gostek poszedł sprawdzić, tak, pod samolot, czy mój bagaż tam jest. I to był, bo to jak coś, to będzie jeden z ostatnich. Więc ja powiedziałem, ty, no ja kanceluję mój lot, nie lecę. No bo ja nie mogę, kurde, na 8 dni na Alaskę lecieć z jedną rzeczą. Nie mam nic. No co ja będę 8 dni, kurde, w jednych ubraniach? Co będę teraz po zakupach chodził z chłopakami starym, kurde, ja będę ich teraz mówił, ty chodźcie po kurwa, jakieś ubrania będą się kupić, nie? Więc powiedziałem im, kanceluję lot, ale powiedziałem im, że po prostu muszę do Air Canady wrócić rano i będę jakoś tam, może inny lot mi dadzą, tylko że czy oni jakoś będą mogli znaleźć ten mój bagaż, tak? Podczas gdy tam byłem, Gostek doszedł na moje imię i mówi, nie, ale twój bagaż jest zarejestrowany. Gostek zarejestrował go. Zarejestrował go i pisze, że twój bagaż będzie do odbioru w Anchorage. Ja mówię, okej, czy jednak on zarejestrował? Mówi, no tak, no przecież mam to na tym, na komputerze, nie? Ja mówię, okej, no to kurde, dziękuję. Jeszcze powiedziałem, ty, no to weź powiedz temu Gostkowi, co poszedł szukać tej walizki, żeby on już tej walizki nie wyciągał, już niech ta walizka leci, bo ja w takim razie inny lot wezmę z Air Canady. Powiedział, nie ma sprawy, zadzwonił do niego na walkie-talkie, więc ten bagaż, żeby zostawić go już na tym locie. Bo chodzi, że już w Anchorage już ja go odbiorę. Inny lot będę miał, ale w Anchorage on będzie gdzieś tam, tak? Się kręcił, nie? I wychodzę, już idę do kiosku Air Canada. E-mail przychodzi, twój bagaż będzie w Anchorage. Ja mówię, no kurwa jego matczy. Ja praktycznie 5 minut za wcześnie wyszedłem z tej granicy. Za bardzo gorąca głowa była. Za bardzo się wkurwiałem, za bardzo kurwami rzucałem, za bardzo fucking byłem w, no nie wiem, w ogóle w jakiejś furii. Ale no dobra,
Mówię, ta pani, co im pomogła z security, Jezu, dziękuję, życzę jej jak najlepiej. Taka mulatka, młoda, znaczy młoda, no 30 lat może, no to młoda. Kurde, że ja nie mam jej imiona, bo mi tak pomogła, mnie uspokoiła w ogóle, wysłuchała mojej sytuacji. Powiedziała, rozumie to, tamto, bo tak to każdy mnie olewał, każdy miał to w dupie. Kanada miała mnie w dupie, jakiś inny gostek miał w dupie, potem jeszcze jakiś inny taki był, też security, też miał mnie w dupie, bo on tam był zajęty. I to jest jedyna kobieta, która mnie wysłuchała, ale sama się nie spytała, czy ja potrzebujesz pomocy, bo widzę, że coś ma jakiś problem jest, nie? Bo ja się kręciłem koło tego security, nie? I kurde, chciałbym jej podziękować, no cholera jasna, że ja bym wiedział jej imię, ona miała nawet maskę, więc ja nawet bym jej nie poznał, ale chciałbym, żeby ona widziała, że ja dziękuję jej za to, że ktoś, kurde, wysłuchał mnie i dał mi dobrą radę. No i tak, no i wyszedłem, poszedłem do kiosku Air Canada, kurwa, i ten sam gostek, co mi tą walizkę przeniósł, mówi, ej, co się stało? Ja mówię, już mówię, ty, no byłem w Air Canada counter. Mówię, ty, ja chcę się upewnić, że moja walizka na pewno dojedzie, nie? Ona powiedziała, ty, no nie wiem, czy dojedzie, czy coś, to jest spóźnione, nie było tego towaru, a to, że ktoś ci przeniósł, Air Canada, jakiś tam agent, czy coś, powiedziałem mu, że kazali mi wrócić, nie? I ten, no tam, no co tam, mam to gdzieś, co ja robię, nie? Ale dobra, inny gostek mi zrobił, inne loty mi dał, tak? Czyli na przykład, zamiast ja dzisiaj o 2 rano, dostałem e-mail, że jest spóźniony lot. Lot dopiero za 10 minut wyjeżdża, jest trzecia. Więc nawet lepiej mi zrobił, bo mi dał lot jutro rano o 6, czyli za 6.40, za 4 godziny prawie, do Vancouver i z Vancouver do Anchorage, czyli przyjadę tak samo, tylko że bez dwóch przesiadek, tylko jedno, nie? Czyli gostek jeszcze z tego, z Air Canady naprawdę mi pomógł, nie? Bo ja myślałem, że oni powiedzą, ty gostek, kurwa, ty przegapiłeś twój lot, spadaj teraz, to kurwa ci nie ten. Ale ja próbowałem wytłumaczyć to, że z tym bagażem, to mi kazali wrócić, że jak coś, to wy mnie przebukujecie, dacie mi inny lot. I że po prostu przez te pomyłki z bagażami, że ja nie jestem pewny, mówię, że tam mam leki, mam to, mam tam, ja nie mogę bagażu stracić. No powiedział, nie ma sprawy, nie ma sprawy, inny lot ci damy, nie? Więc kostek mi przebukował lot, inny lot mi dał i ten, no i mówię, jutro o 6.40 rano jadę i praktycznie, tylko mówię, jedna przesiadka do Anchorage i Anchorage będzie o tej samej godzinie, tak jakbym jechał bezpośrednio, nie? Ale mówię, ludzie, tyle co ja się ponawkurwiłem, ludzie, bo się wkurwiałem, o kurwa, ja tam cyrk robiłem, nie? Nie byłem wkurwiony. Ja myślałem, że ja rozniosę tam ludzi, ja myślałem, że ja tam rozniosę ten cały, kurwa, personel Air Canada. Ja naprawdę byłem, ludzie, takich rzeczy nie jestem dumny z siebie, ale wkurwiony byłem. Wkurwiony byłem, ja byłem jak jakiś byk, który, kurwa, zaraz zapierdoli kogoś, nie? Ale dobra. Niepotrzebne to było, bo wystarczyło, ale widzicie, wystarczyło, że jedna kobieta mi pomogła. Jak człowiek do mnie podeszła, wysłuchała mnie, poradziła mi i powiedziała, nie przejmuj się, jest okej. Znajdziemy twoją walizkę, są kamery, nie przejmuj się, twoja walizka będzie znaleziona. Ale jak ty masz do Calgary lecieć, to ja z twojej strony by nie poleciała, bym poszła do Air Canada, niech oni ci zmienią lot, niech poszukają twojej walizki, jakby coś na kamerach, ale chodzi to, że ty masz z nimi rozmawiać tutaj, a nie z Calgary, próbować z nimi dealować, gdzie jest twoja walizka. Ona mi super poradziła. Super, naprawdę dziękuję tobie, nie wiem, dziewczyno, kobieto, no super, tak mi poradziła to. Aż szkoda, że nie wziąłem jej imiona, nie? No i mówię, ten gostek z Air Canady, tak samo, ten co mi nowe te loty dał, nawet mi chipsy dał, no nie wiem dlaczego, czekajcie, kurde, bo spadły, nawet nie wiem dlaczego, ale jakby chodził, dał mi nawet paczkę takich małych chipsów, nie? Więc jednak ludzie są mili, nie? Nie wszyscy, ale są mili, nie? I to mówię. No ta pani pomogła mi, ten chłopak też z tej Air Canady, co ja tak jechałem po tej Air Canadzie, więc ludzie, zależy na kogo trafisz, no kurde, ale
Jak ja już myślałem, że ja nie pojadę do chłopaków, bo mówię, kurwa, ty, no to ci, wiesz, to być bez sensu już, ten cały wyjazd, że ja jestem bez ubrania, wkurwiony i co ja będę, kurwa, jeździł po sklepach, kurwa, kiedy oni starani zapieprzają i oni będą ze mną po sklepach jeździć, tak, żebym ja kupił jakieś, kurwa, gówniane ubrania, a ja musiałem od nowa wszystko kupić, kurwa, dezodoranty i, no wszystko, ludzie, wszystko, tabletki, kurwa, naciśnienia, ja tam wszystko mam, tak. Nie mów hop, dopóki nie przeskoczysz. Zobaczymy, czy ta walizka doleci, ale chodzi, że mam konfirmację, że walizka ma być w Anchorage, nie? Czy ludzie, to wszystko, aby tylko wytłumaczyć tą całą historię, kurde. Jaki burdel był na lotnisku, to będzie całe 40 minut, będzie fucking w kurw na lotnisku. 4 piwa musiałem jeszcze wrzucić, tak mówiłem wam, bo musiałem wcześniej wejść, bo chłopak mówi, weź, musisz wejść, bo tam granicę zamkną. Ale tu miał rację akurat, bo granicę zamykali za 20 minut. 4 piwa mi wyrzucili, dobra, to już pi z tymi piwami, nie? Ale ludzie, i kurwa, no nie wiem, ja jeszcze takich przeżyć nie miałem na lotnisku. Nie wiem, czy rozumiecie mnie, bo ja tak nie umiem się czasami wytłumaczyć. Nie wiem, czy zrozumieliście tą moją historię teraz, nie? Bo ja nie umiem tak tłumaczyć historii, ale piąte przesiąte zrozumiał ktoś, o co tu chodziło w tej historii. Ale kurde, no ludziska, no nic, no. Dobra. Kurde, było, minęło, dobra, dalej lecę. Ja myślałem, że Air Canada, byłem pewny, że jak już wyszedłem z zagranicy, mówię, znaczy z tych, tak. No, teraz będzie mi, kurde. No, bo teraz ta będzie gadała, czekaj. Już koniec. Dobra, chodzi o to, że ja myślałem, że na Air Canada mi powiedzą, Gocek, spierdalaj. Nie wszedłeś na lot, to wypierdalaj. Nie ma kurwa teraz, że ten, to na jakiś inny lot cię weźmiemy. A jednak nie. Tak jak powiedziała ta pani security, nie? Ochrona. Czy tam nie, sorry, nie security, kurde, granica, pani z granicy, to nie jest, kurde, sorry, to nie jest żadne security. Granica kanadyjska. Ta pani, która mi pomogła. Powiedziała mi, nie, oni cię przebukują, nie martw się, wszędzie są kamery, nic się z twoją walizką nie stało, zrobią ci nowy ten. Ja z swojej strony nie leciałabym. Poszła tam bezpośrednio, z nimi się umówiła, niech ci dam na wlot, niech znajdą swoją walizkę, co się dzieje. I super mi pomogła, kurde. Chociaż mówię, wyszedłem, okazało się, że walizka jednak była zarejestrowana, czyli ten gostek, on ją zarejestrował. Czyli prostor musiał, nie wiem, wydrukować coś, ja tego nie widziałem, gdzieś musiał jakąś naklejkę dać na to. Chociaż mówię, ludzie, zanim nie dostanę walizki, to nie mogę, kurde, chwalić, ale mówię, no ale... Moja gorąca głowa, hot head, zrobiła to, że no wyszedłem i co, no ale dobra, mam inny lot, mam inną przesiadkę na dwóch, więc ludziska. Na to sobie chodzi, ale kurwa, nikomu nie życzę takich przygód, ja pierniczę. Co ja się ponawkurwiałem dzisiaj? Ty, przyszedł mi następny e-mail. Lot jest spóźniony, ten co miałem teraz być, jest spóźniony. Ludzie, wiecie co, tak naprawdę, to... Dobrze to wyszło, bo jak ten lot jest spóźniony dalej, znaczy już teraz powinien być, no dobra, jest spóźniony następne tam 15 minut. Ludzie, to jest, czyli mi, ta moja cholerka, ten mój cholerny charakter, dobrze mi zrobił, że jutro mam bezpośredni lot, a nie się pierdolić z tym zasranym lotem, który już jest, ludzie, on już jest spóźniony o całe 6 godzin z hakiem. I doleciałbym na Calgary, zdążyłbym jeszcze, bo jeszcze tam widzę, że jeszcze miałbym półtorej godziny Calgary, Vancouver, ale tak to teraz tu sobie posiedzę na lotnisku, na trzeźwo, no bo na trzeźwo, no bo już nie ma tu co kupić o 3 rano, ale kurde, nie będę musiał się przyjechać, nie? Więc tak naprawdę ten wkurw na lepsze mi wyszedł, że kurde, będę miał prostszy, sorry, COVID-a mam. Żeby miał prostszy po prostu lot, tak? Dobra, ludzie, tyle co u mnie. Dobra, już nie będę się nagrywał, ludzie, bo ja nie... Nawet nie wiem, czy ja robię sens, nie? Nie wiem, czy ja robię sens, bo dla mnie w głowie to wszystko jest takie proste, ale ja nie umiem tłumaczyć czasami historii, więc... Taka ta historia, kurde, całego wyjazdu na Alaskę, który jeszcze nie wyjechałem. Najgorsze to jest to, że ja nie będę spał nic, ty jest...
3:30 rano. No gdzie ja tu się... Tu się nawet nie ma gdzie, gdzie nawet usiąść jakoś. Muszę telefon ładować. No w takim tym. Gdzie to jest jakoś, jak to pokazać? Gniazdo. Nie ma gdzie. Patrzcie, tu jest to. Jak prawdziwy patol, tak? Jezu, jak ja dążę do chłopaków. Nie wiem, jak tam plany mają, ale ja będę zero spania. W samolocie się nie wyśpię. O kurwa, ja będę na zgonie, no dobra. Okej, no. Ale kto, no w samolocie też, chociaż nie, w samolocie bym trochę bardziej pospał niż tutaj. Ale będzie zgon, ale dobra, kij z tym, no. Jest okej, okay. Jest jak jest. Ważne, że lecę. Tylko mówię, z bagażami nie ufał, dopóki nie przeskoczy, bo się nic nie dało. Widzicie, znacie ten ból. Być tak zmęczonym, ale nie móc spać, bo nie ma jak. Na ziemi się nie położy, no bo to jest na ziemi, tak? Na tym się źle siedzi. Nie, chodzi mi, że czy znacie ten ból, być tak zmęczonym, ale nie móc spać, bo to nie ma jak nawet spać, no. Nawet nie ma jak się ułożyć, żeby chociaż tak przysnąć, kurde. A ludziska, Jezu, jakie będę wywalony, spotkać się z chłopakami. Kurde, fuck, to jest... Kurwa, leje. Cały czas mi e-maile przechodzą, czekajcie. Która jest godzina? 3:51. Ty. Cały czas mi e-maile przychodzą z tego lotu, na którym miałem być, co się wkurwiłem i olałem ten lot, żeby kurwa się kłócić z Air Canadą o mój bagaż i co mi zrobili lot na 6:40 z check-in time, 7:10, coś takiego. Ty, przychodzi mi cały czas e-mail, że ten lot dalej jest tu w Montrealu, oni dalej siedzą w samolocie i lot już jest na tyle spóźniony, że wyląduje w Calgary o 6:30, tam która to była, 6:35, która na tym papierku co pokazałem, nie? A kurde, ja mam lot z... O shit, ale to kurwa mój bagaż upierdolił się. No tak, bo ja się leję się z tego, że nie zdążyłbym na moje loty, ale to chodzi, że mój bagaż kurwa nie zdąży. O, czy ja bagażu nie są? Nie, bo teraz do mnie dochodzi, że ja się leję, tak? Leję się, że bagaż. Ja bym nie zdążył, tak? 6:35 ma wylądować, a o 6:30 mam mieć lot z Calgary do Vancouver. Ale z tego co wychodzi, to jak mój bagaż jest na tamtym locie, to ja kurwa bagażu nie dostanę, bo ten jest lot na tyle upierdolony, że ja sobie dolecę do Anchorage, ale bagażu nie dostanę. Czyli bagaż będzie dzień później, tak? Coś takiego. Ja pierdolę. Czyli ja i tak jestem ujebany z tym bagażem. Ja mówiłem, nie mów hop, dopóki nie przeskoczy. Czyli ja jestem upierdolony z tym bagażem i tak. O kurwa macie. Najbliższe. Kurde, znalazłem wózek. Bierzemy wózek, jedziemy. Kurde. Chociaż 15 minut na wózku posiedzę. Czekaj, jak tym wózkiem się jedzie? O ty, to tak trzeba, tak? Jedna ręka, druga ręka, ale czekaj, jak do przodu jechać? A co, ma blokadę? O, to jest koło zablokowane. Ach, cholera by to cię wzięło. Czemu to koło jest zablokowane? Jak tu się blokuje? Z hamulec, tak? O ty, to jest, czemu ten hamulec jest taki? Wpieprzony, czekaj. I co, ten wózek będzie jechał, czy nie? O ja, jedzie. Dobra. Można rękami jechać, ale można też i nogami. Jak nagrywam, to łatwiej nogami. Ach, kurwa ludzisko, więc tak, mój bagaż, mogę się lać z tego, że bym nie zdążył na lot, ale co z tego, kiedy bagażu nie dostanę, bo jest na locie, który
się spóźni do Vancouver i Vancouver wyleci i Calgary do Vancouver wyleci i koniec, no. Wow. To co, kurwa. Czyli ja tak szacuję, ten bagaż przyjedzie, kurwa, 24 godziny później, ja pierdolę. Nie, kurwa, ja nie mam nic, Jezu ludzie, nie mam nic, szczoteczki nawet do zębów. Ojej, ja nie mam nic, kurwa, no. Ja fucking nie mam nic ze sobą, ty, ja nawet nie mam do przebrania nic. Jezus ludzie, kurwa mać. Ale mnie skara, ta podróż to jest jakaś, skarała mnie ta podróż, fuck man. W pół do piątej granicę otworzyli. Jestem tak wychłostany. Ludzie, taki zmęczony. I perspektywa, kurde, że ja nawet bagażu nie będę miał dzisiaj. O, ja pierniczę, no nie wiem co ja zrobię. Kurwa ty, bo nie mogę tak opóźniać, kurde, też, kurde, ekipy. Bo chodzi, że mamy dojechać, nie wiem jak oni chcą dojechać na Arktyk, to jest 1500 km i z powrotem, bo chłopaki 9, ja muszę wracać 9 lipca, oni też, więc ja nie wiem czy tak 6 dni się wyrobią, a ja bagażu, bez bagażu nie pojadę, no gdzie no ja, więc ja będę musiał zrobić to. Ja pierdolę, wypożyczyć samochód, kurwa, dzień później, jeżeli bagaż przyjedzie dzień później, wypożyczyć samochód i dojechać, spotkać się z nimi, na przykład z Anchorage do Fairbanks podjechać. Ale to jest właśnie, kurwa, to jest, kurwa, gówno, nie? Jestem w, ja, nie, to, kurwa, ta podróż to jest porażka, no, porażka. Z 5 rano, ale piwa. Czyżby tu piwo mieli? Nie, co ty? Ale browca mieli. Ale o 5 rano bym nie mieli tutaj browca. Kurwa nie ludzie, bo ja fucking, ja tak mam dość wszystkiego już. Już mam dość tej cholernej podróży. Wino mają, ale ja wina nie chcę. Ty, ale czyżby oni mieli? Ty, jak oni mają mieć wino, może i piwo mają, ty. Ja ostatnio spędzam tyle czasu na tych lotniskach, dwa razy co na Kuby leciałem, loty praktycznie żeśmy po 6-7 godzin na lotnisku siedzieli, wczoraj tu siedzę już od, o której tu już siedzę, przyjechałem 9, już 8 godzin siedzę, no dobra, przynajmniej wiecie co, ale kurde, jestem zaskoczony, jeden plus, kurde. Ludzie, wierzycie w to? 5 rano, piwo sprzedali, muszę podziękować tutaj Bistro Montreal Trudeau. No ludzie, nigdy nie pomyślał, że piwo o 5 sprzedają, bo nawet w sklepach nie sprzedają piwa o 5 rano tu w Quebecu, czy tam w ogóle. I więc ja myślałem, że na lotnisku to są te same prawa, nie? Bo chyba od 8 dopiero sprzedają, a tu jednak sprzedali mi piwo. Ludzie, no jestem w szoku. Jestem w szoku. Piwo no jak za zboże, ale ludzie, dobra. Trochę się napiję zanim wyjadę, może mnie to zmuli. Do Vancouver to jest tak jak do Polski jechać. Ile to będzie lat? No kurwa, nie chce mi się sprawdzać, ludzie. Nie chcę się sprawdzać. Jestem tak zmęczony, ludzie, jestem tak zmęczony, że mi się nic nie chce. Nic, nic. Nic nie chce, kurwa, nic nie chce. To mi się teraz przypominają czasy, jak na ciężarówkach jeździłem. I jak byłem taki zmęczony, że po prostu miałem wszystko gdzieś. Ja miałem, tylko chciałem spać. Czy mnie ktoś zabije, czy mnie zlinczują, czy coś. Ja tylko mówię, kurde, a tylko pójść spać. O, to jest przejebane takie uczucie, kurde. O Jezu, ta znowu to jest zgadza. Ty, widać po mnie, że jestem zmęczony jak kurde, nie wiem co, czy nie. Mówię, początek, o kurwa. Zegarek mi stanął. Nakręcałem go kilka razy. Miałem zmienić baterię za niego. Ja widać, że jestem nie nawalony, nie, zmęczony. Dlaczego wypiłem tylko 5 piw, ty? To jest mało jak na mnie. 5 czy 6? A wkurw był wczoraj? Znaczy dzisiaj to już było. No dobra. Było, minęło, no. Ale ten bagaż to są ja.
Czyli bagaż oczekuje, że będzie 24 godziny później. No, no nie wiem. Się umówię jakoś z chłopakami, kurwa, samochód pożyczę, gdzieś dojadę do nich, no. Zależy, jak on plan jest. Z Anchorage mogę do Fairbanks. Samochód pożyczę na jeden dzień. Tanio nie są te samochody, ale już teraz jak lecę, to co? Nie będę ich zatrzymywał, nie? Nie wiem, jakie tam plany w ogóle są, ale... Ale bez sensu. Bez sensu. Ta kurwa, ta podróż to jest pomyłka. Pomyłka, jeżeli mi chodzi o co się dzieje, jaki ja jadę. O, ludzie, jestem. Tylko chcę iść spać.